Z bezlusterkowym aktorem zdążyliśmy się już dość dobrze oswoić. Premierowe emocje ucichły, wszystkie ochy i achy przebrzmiały, można więc spróbować na chłodno przyjrzeć się temu modelowi. W nasze ręce trafił 450-konny ciągnik, do którego dołożyliśmy naczepę i tak stworzony zestaw zatrudniliśmy do obsługi tegorocznego zlotu Mastertrucka. Zacznijmy od tego, co się nie zmieniło. Mamy ten sam układ napędowy, co we wcześniejszym modelu, takie samo jest także wnętrze kabiny w obszarze sypialni. Chyba nie ma więc potrzeby zajmowania się tym, co dobrze znamy. Wystarczy tylko powiedzieć, że utrzymano dobrą ekonomikę eksploatacji i wysoki, godny marki komfort. Rewolucja dotyczy elektroniki zawierającej niezwykle zaawansowane układy wspierania kierowcy podczas jazdy. Można wręcz powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym rodzajem inteligencji wpisanej w ciężarówkę. Samochód nabiera przez to dość sporej dozy samodzielności. Aktywny układ kierowniczy, wspomagany asystentem jazdy, sprawia, że znika uczucie pływania pojazdu po drodze. Ale to nie wszystko. Elektronika Actrosa rozpoznaje topografię terenu, promienie zakrętów i znaki drogowe. Więc udział kierowcy w prowadzeniu pojazdu może chwilami być znikomy. Oczywiście ręce na kierownicy trzeba mieć, jednak ciężarówka potrafi dostosować prędkość jazdy na zakręcie i pokonać go bez ingerencji kierowcy. Odczucie jest takie, że samochód jeździ bardzo przewidywalnie, tam gdzie trzeba przyhamuje albo nieco zmieni trajektorię jazdy. Wypada jeszcze na chwilę przyjrzeć się wnętrzu kabiny. Tym razem w jej obszarze roboczym, zdominowanym przez wyświetlacze. Te na desce rozdzielczej nikogo nie zaskoczą. Zdążyliśmy już przywyknąć do takich ekranów zastępujących tradycyjne wskaźniki. Nowością są dwa kolejne ekrany na słupkach szyby czołowej. Te monitory połączone są z kamerami i to właśnie ten system zastępuje lusterka wsteczne. Aktywnie wspomagany w bezpiecznym prowadzeniu auta kierowca to nie tylko sprawnie wykonana usługa transportowa, ale także podniesienie ogólnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mercedes Actros nowej generacji wpisuje się więc w panujący trend ograniczania liczby wypadków drogowych, a przez to unikania tragedii i dotkliwych strat materialnych. Ta ciężarówka jest też znacznym krokiem w kierunku pojazdów autonomicznych, które być może zawładną drogami szybciej niż się nam wydaje. Jak wynika z policyjnych statystyk, codziennie zatrzymywanych jest co najmniej 200 nietrzeźwych kierujących. Rekordy, jak łatwo się domyślić, padają w weekendy, kiedy liczba takich zatrzymań oscyluje wokół 400, a od początku roku to już ponad 70 tysięcy przypadków. Jedni pewnie pomyślą, że to dużo, inni skwitują taką statystykę stwierdzeniem, że to raptem wierzchołek góry lodowej. Tak czy siak, uczestnicy ruchu drogowego będący pod wpływem niedozwolonych substancji, bo nie tylko o alkohol chodzi, stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Dość powiedzieć, że tacy kierujący w 2020 roku spowodowali 9% z ogólnej liczby wypadków. W tych ponad 2000 zdarzeń zginęło 314 osób, a rannych było 2308. Powie ktoś, cóż to jest 9%? Ano tyle, że niemal codziennie jakiś pijany za kółkiem zabija jedną osobę. Niechaj to smutne wyliczenie będzie przestrogą przed wsiadaniem za kierownicę po przysłowiowym kieliszku.